Hej, Czarku! Czarku! Wszystko w porządku? Ach, spałeś! Obudź się, przyjacielu! Chyba zrobiłeś sobie drzemkę. Czy coś nie tak? Twój dźwig zniknął? Ktoś musiał go zabrać podczas kiedy ty spałeś. Lepiej szybko zawiadommy patrol policyjny. Chłopaki, posłuchajcie! Mamy wielki problem! Dźwig Czarka zniknął! Pomożecie mu go znaleźć? Już tu są. Co się stało, Czarku? Masz jakiś pomysł? Użyjesz swojego powiększającego szkła, żeby poszukać śladu? Czy już coś znalazłeś? Ślady opon! Myślisz, że powinniśmy za nimi pojechać? Bobby, to ty jesteś złodziejem! Dlaczego zabrałeś dźwig Czarka? Twój kapelusz wpadł do wody i próbowałeś go wyłowić dźwigiem? Ale jak go przeciągnąłeś taki kawał drogi? Flavy, te ślady opon są twoje. Myślę, że już czas, żeby oddać dźwig Czarkowi. Co mówisz, Hector? Myślisz, że najpierw powinniśmy pomóc Bobiemu z tym kapeluszem? I jak, Hector? Doskonale! To wymaga pracy zespołowej. Frank, pomożesz mu?
Doskonała praca, patrolu policyjny. Do zobaczenia wkrótce, przyjaciele. Patrol policyjny. Witaj, Jerry. Robisz sobie drzemkę przed wyścigiem? Dobrze. Ale chyba już czas udać się na tor, co nie? Coś nie tak, Jerry? A niech to dunder świśnie, Jerry! Ktoś ukradł twoje koła! Hej, Charlotko! Dobrze, że już nie śpisz. Jerry ma wielkie kłopoty i nie może wystartować. Okej, chłopaki, tylko spokojnie. Charlotko, pojedziesz na komisariat policji i zawiadomisz Matta, Franka i Hektora. Jerry, ty poczekasz tutaj, dopóki nie wrócimy z patrolem policyjnym. Matt, Frank, Hektor, mamy poważną sprawę. Koła Jerry'ego zostały skradzione. Teraz nie może się nigdzie ruszyć. Do tego Jerry ma niedługo wyścig. Musimy odnaleźć jego koła i to prędko. Ruszajmy, przyjaciele. Jerry! Pomoc już jedzie. Nic się nie martw. Patrol policyjny na pewno ci pomoże. Chłopaki, Hektor mówi, że zabierze Jerry'ego do garażu Toma, podczas gdy wy szukajcie kół. Jak je znajdziecie, Tom założy je z powrotem. Świetnie! Wszyscy gotowi do działania? Ruszaj, Hektor! Nic się nie martw, Jerry. Matt i Frank są najlepsi w tym, co robią. Na bank znajdą twoje skradzione koła. Co jest, Matt? Coś nie tak, Frank? Chwila, moment. Ten samochód ma za dużo tych kół. Złodziej chowa się w krzakach, Matt? Co teraz zrobimy? Ach, widzę. Ten krzak wygląda, jakby potrzebował podlania. Podlejemy go zatem? Co ty na to, Frank? Zatrzymaj się, Tyler. Nie masz dokąd uciec. Matt i Frank złapali cię. Oddawaj skradzione koła. One należą do Jerry'ego. Jest Hektor. W samą porę, żeby pomóc nam przenieść koła do Toma. Tak jest, Matt.
Podczas gdy Hector i Frank zabiorą koła do Jerego, ty zabierzesz Tylera na komisariat. Pa, przyjaciele! A teraz, Hector, możesz zawieźć koła z powrotem do Jerego. Proszę bardzo, Jerry, twoje koła. Chyba pozostaje nam teraz tylko życzyć ci powodzenia w wyścigu. Dziękujemy za pomoc, Tom. Wam też dziękujemy, Frank i Hector. Podziękujcie też Mattowi od nas. Pa, przyjaciele. Patrol policyjny. Kolejny piękny dzień w mieście samochodów. Wygląda na to, że Matt i Frank mają dzisiaj wczesny patrol. Chwila, a co to za bałagan? Miejmy nadzieję, że to już wszystkie przepełnione śmietniki w tej okolicy. Powinniśmy sprawdzić na ulicy obok. Macie rację. Powinniśmy wrócić tutaj później i sprawdzić, czy to będzie posprzątane. Wow, tu jest jeszcze więcej śmieci. Wygląda na to, że całe miasto tonie w śmieciach. Nawet przed szpitalem jest syf. Nie martw się, Amber. Matt i Frank już biorą się za tę sprawę. Co takiego? Będziesz musiała zamknąć szpital do czasu, aż ktoś to posprząta? Hej, chłopaki! Amber mówi, że nie jest bezpiecznie dla szpitala, kiedy te wszystkie śmiecie tak tu sobie leżą. Dobry pomysł, Matt. Gary śmieciarka posprząta to wszystko w mgnieniu oka. Myślisz, że to wszystko sprawa Garego, Amber? Lepiej go szybko poszukajmy, chłopaki. Ten szajs jest wszędzie! Mam nadzieję, że prędko znajdziemy Garego. Hej, on jest tam! Ale co on tam robi? Gary, czy zamiast zbierania śmieci bawiłeś się? Więc o co chodzi, Gary? O, źle się czułeś całą noc. Masz rację, Matt. Potrzebujemy tutaj pomocy Amber. Hej, Amber! Matt i Frank znaleźli Garego. On jest bardzo chory. Pojedziesz z nami do niego? Jak myślisz, co jest z nim nie tak? Jest przepracowany? Więc lepiej dajmy mu odpocząć i zatankujmy go w świeże paliwo.
Dzięki, Frank. Matt, czy masz może zapasową puszkę paliwa przy sobie? Wygląda na to, że Gary już czuje się lepiej. Wow, teraz aż wyrywa się, żeby pozbierać te śmiecie. Może więc zaczniesz od szpitala? Amber musiała go zamknąć ze względów bezpieczeństwa przez te śmieci. Świetnie. Wygląda na to, że miasto samochodów wkrótce będzie znów czyste. Świetna robota, przyjaciele. Patrol policyjny. Hej, młodziaki. Czy nie jest zbyt późno dla was, żeby bawić się na zewnątrz w Wigilię? Nie ma co czekać na świętego Mikołaja. On nigdy nie pozwoli zobaczyć się dzieciom. Hej, Matt! Święty Mikołaj potrzebuje co nieco pomocy od patrolu policyjnego. Musi dostarczyć prezenty, ale małe samochodziki wciąż nie śpią. Cóż, jeśli Hector jest na wakacjach, a Frank ma specjalną misję, myślę, że będą musiały spać same. Ach, widzę! Matt stara się zmęczyć maluchy ćwiczeniami. Och, biedny Matt! Wygląda na bardziej zmęczonego niż maluchy. Będziemy musieli spróbować czegoś innego. Dobry pomysł, Matt. Butelka ciepłego mleczka powinna sprawić, że zechce im się spać.
Nie mogę uwierzyć, że młodziaki wciąż są pełne energii. Nawet po tym wszystkim. A może opowiedzieć maluchom bajeczkę na dobranoc, Matt? Działa. Wygląda na to, że Matt też zaraz zaśnie. Myślisz, że to Mikołaj? Święty Mikołaj nigdy nie pozwala być widzianym. Wesołych świąt! Ho, ho, ho! Hej, przyjacielu! Przygotowujesz się do dzisiejszego show, Amber? Penny? Czy jesteś podekscytowana swoim pokazem z Rockiem i Hektorem? Raczej ty wolałabyś być gwiazdą wieczoru? Co się dzieje, Hektor? Mówisz, że ty chciałbyś być gwiazdą? Powinniście się tym podzielić, ponieważ oboje robicie to dla szpitala. Rocky zaraz będzie ćwiczył swoje wybryki. Powodzenia, Rocky! A gdzie poszła Penny? Ona zaraz też będzie ćwiczyć. Hektor, gdzie się podziała Penny? To dziwne. Wygląda jakby zniknęła. Nic się nie martw, Amber. Zawiadommy patrol policyjny. Oni na pewno nam pomogą. Hej, chłopaki! Amber potrzebuje waszej pomocy. Penny zniknęła z lotniska. Tak jest, ma. Hektor już tam jest. Mamy jednego członka patrolu, ale potrzebujemy was wszystkich, żebyście rozwiązali tę zagadkę. Pomożecie? Doskonale! Zatem jedźmy! Patrol policyjny już tu jest. Amber, powiedz im, co się stało. Penny stała właśnie tam z Hektorem. Potem się odwróciła, żeby popatrzeć na Rockiego. A Penny zniknęła? To bardzo dziwne. Hektor, czy widziałeś, jak Penny odlatuje? Co robisz podczas gdy Rocky ćwiczy? Po prostu sobie latałeś? Jeżeli Penny odleciałaby, na pewno i byś ją widział. Nie pomożesz nam, Hektor? Zobacz, co widzisz z góry.
Może Penny poleciała do hangaru i tam się zamknęła? To wygląda, jakby helikopter tam wylądował. Myślisz, że Hector zamknął Penny w hangarze? Dobra robota, Flash. Tam jest Penny! Co? Hector zamknął cię w hangarze? Hectorowi jest bardzo przykro, Penny. To on chciał być gwiazdą! Tak jest, Amber. Każdy jest w czymś dobry. Jeżeli będziecie pracować razem, możecie zrobić nawet piękniejszy show. Penny wybaczyła Hectorowi. Dobrze, a teraz zaczynajmy nasz show. Wow, to niesamowite. Tam jest Hector. Zobaczcie, on przeleciał przez te serduszko. Wow, ale to była zabawa! Dziękujemy ci, patrolu policyjny, za pomoc! Do zobaczenia, przyjaciele! Do zobaczenia w następnym odcinku! Patrol policyjny! Ha, cześć, Dane! Musisz być bardzo zmęczony, skoro zasnąłeś. Czy coś nie tak, Dane? Co? Twoja kula zniknęła? Nic się nie martw, Dane. Zawiadommy patrol policyjny i poprośmy ich o pomoc. Cześć, chłopaki! Dane potrzebuje waszej pomocy. Zrobił sobie drzemkę, a gdy się obudził, jego kula zniknęła! Czyż to nie jest dziwne? Pomożecie nam? Dobrze, zatem ruszajmy! Szybciutko! Dane! Patrol policyjny już tu jest! Opowiedz im, co się stało! To naprawdę dziwna sytuacja! Twoja kula zniknęła! Z kim ostatnio rozmawiałeś, Dane? Z Krzysztofem Betoniarką? O czym rozmawialiście? Mówiłeś mu, że ostatnio niedobrze się czułeś? Twoja kula ma wiele zarysowań, a twoje łańcuchy są zardzewiałe? Wtedy Krzysztof zasugerował, żebyś się zdrzemnął? To bardzo interesujące. Dobry pomysł, Frank. Zobaczmy, czy ten łańcuch został przycięty. Co? To naprawdę jest dziwne. Ten łańcuch wygląda na nowy. To jest bardzo podejrzane. Znalazłeś coś, Matt?
Zaraz Hektor zobaczy, czy nie widać czegoś z góry. Jedźcie za Hektorem, chłopaki. Ślady prowadzą do centrum miasta. Zaraz, to jest lakiernia Toma. A tam jest Krzysztof. Cześć, Krzysztofie. Kula Dana zniknęła. Czy wiesz coś o tym? Zabrałeś jego kulę do lakierni Toma do naprawy? A więc to Tom wymienił łańcuch Dana, podczas gdy on spał. Nasza tajemnica została rozwiązana. Twoi przyjaciele chcieli ci pomóc. Proszę bardzo. To powinno sprawić, że poczujesz się lepiej, Dane. To miło z twojej strony, Tomie i Krzysztofie, że chcieliście mu pomóc. A wy, patrolu policyjny, jak zwykle spisaliście się na medal. Uratowaliście nas. Do zobaczenia następnym razem. Patrol policyjny. Hej, chłopaki, co dzisiaj porabiacie? Jedziecie do miasta? Bawcie się dobrze. Denver, zwolnij zanim... O nie, Denver! Ale bałagan! Czy wszystko okej? Chodź, wyjedźmy stąd! Nic się nie martw, Denver! Zaraz coś wymyślimy! Świetny pomysł, Lili! Zawiadomy naszych przyjaciół z patrolu policyjnego! Hej, chłopaki! Denver utknął w błocie. Czy moglibyście przyjechać i pomóc? Jest tuż poza miastem z Lili. Gazu! Szybciutko, chłopaki! Dziękujemy, że tak szybko przybyliście, patrolu. Denver i Lili chcieli jechać na wycieczkę. Co teraz zrobimy?
Dobry pomysł, Matt. Frank jest bardzo silny. Może on mógłby wyciągnąć Denvera? Proszę bardzo, Frank. A teraz ciągnij najmocniej, jak tylko potrafisz. Ciągnij! Więcej gazu, Denver! Ups! Haha! Nic się nie stało! Spróbujmy jeszcze raz, Frank! Te błoto jest zbyt gęste! I co teraz zrobimy? To świetny pomysł. Hektor może pomóc Frankowi ciągnąć. Złap tu linę, Denver. Okej, a teraz ciągnijcie! Już prawie się udało! Tak, udało się! Haha, dobry pomysł, Frank. Jesteście trochę ubrudzeni. Patrolu, wykonaliście świetną robotę. Praca zespołowa naprawdę się opłaca. Szczęśliwej podróży, Denver i Lily. Pa, przyjaciele. Patrol policyjny. Hej, Matt. Cześć, Frank. Jak się dzisiaj macie, chłopaki? Frank, Matt, widzieliście te mury? Zastanawiam się, kto je tak pobazgrał. Masz rację, Matt. Nie możemy tego tolerować. Musimy odnaleźć i złapać winnego tego czynu. Matt, Frank, widzieliście? Tam jest jeszcze więcej tego. Masz rację, Frank. Te bazgroły wyglądają bardzo podobnie do tych, co widzieliśmy wcześniej. Chodźcie, złapmy go na gorącym uczynku. Tutaj nikogo nie ma. Sprawdźmy następną ulicę. Patrzcie! Chyba go znaleźliśmy! Koła do góry! Jesteś aresztowany za... co? O, przepraszam, Gary. Myśleliśmy, że to ty pazgrolisz po tych ścianach. Okej, szukajmy dalej. Musimy go w końcu znaleźć. Tu nic podejrzanego nie ma. Tutaj też nie? O, cześć, Lucy. Tak, wiemy. Też widzieliśmy te farmazony na ścianach. Także teraz szukamy tego wandala i go znajdziemy. Uważaj na siebie. Pa, pa.
Hej, zobacz! Co Billy Bulldozer tutaj robi? Myślę, że znaleźliśmy tego łobuza. Zaprzestań cokolwiek robisz, Billy. Wiemy, że to ty jesteś tym, co nabazgrał po ścianach. O kurde, przepraszam, Billy. Pomyliliśmy się. Wygląda na to, że jesteś po prostu zajęty pracą. Proszę, zaakceptuj nasze przeprosiny. Okej, jedziemy dalej szukać tego wandala. Pa. To było dość kompromitujące. Musimy być bardziej ostrożni następnym razem. Macie rację. Nie możemy tak jeździć i winić każdego dookoła. To nie jest fair. Wiem, że jeszcze na to za wcześnie, ale czuję coś podejrzanego u Tylera. Takie stanie przy posterunku policji wydaje się dość podejrzane. Więc co myślicie, chłopaki? Bierzemy go? Świetnie. Koła do góry, Tyler! Zatrzymaj się! Wiemy, że coś knujesz, a teraz mamy na to dowód. Mamy cię! O nie! Tyler próbuje uciekać! Łap go, Matt! Szybko, szybko! Wiem, Matt! Tyler jest wyjątkowo szybki. Gazu, Matt! Szybciej! Okej, zadzwońmy po Hektora helikoptera. Hej, Hektor! Potrzebujemy twojej pomocy w złapaniu Tylera! Pospiesz się, proszę! Tyler jest dla nas za szybki! Musisz dać gaz do dechy, Hektor! Złapmy go w końcu! Dalej, Hektor! Szybciej! Nie pozwól mu uciec! Świetnie, Hektor! Wspaniała robota! Dziękujemy ci! Bez ciebie nigdy nie dogonilibyśmy Tylera! Pa! Do zobaczenia! A teraz czas na rekompensatę, Tyler. To cię nauczy, żeby nie wandalizować. Dobra robota, Matt. Dobra robota, Frank. Do zobaczenia wkrótce, chłopaki. Pa, pa. Patrol policyjny. Dzień dobry, Jeremy. Chyba złapałeś gumę. Przyjechałeś do Toma, żeby to naprawić? Nie możesz go znaleźć? Musi tu być gdzieś w garażu. To bardzo dziwne. Ale nic się nie martw, Jeremy. Zaraz poprosimy patrol policyjny o pomoc. Hej, Frank. Cześć, Matt. Potrzebujemy waszej pomocy. Chyba Tom zaginął. Może powinniście pojechać na patrol i popytać innych mieszkańców, czy go widzieli? Chłopaki, widzieliście Toma? Jeremy potrzebuje pomocy z przebitą oponą, ale nie może go znaleźć. Ostatni raz go widziałeś, kiedy wraca ze sklepu z nowym plecakiem? To dziwne. Ciekawe, po co mu ten plecak? I dlaczego tak szybko jechał? Matt, sądzisz, że pojechał na jakąś wycieczkę? Ale przecież by nas najpierw powiadomił. Cześć, Hektor.
Szukamy Toma, ale nie możemy go nigdzie znaleźć. Widziałeś go gdzieś? Tak? Doskonale. Gdzie? Widziałeś, jak wyjeżdżał z miasta samochodów dzisiejszego ranka? Dobry pomysł, Matt. Ty i Frank możecie pojechać do Bena. On mieszka poza miastem, więc może Tom pojechał go odwiedzić? Dziękujemy ci, Hector! O nie, Matt! Ty masz też przebitą oponę! To okropne! I co teraz zrobimy? Nie sądzę, że mamy kogoś, kto mógłby to naprawić. Nie mamy odpowiednich narzędzi. Tylko Tom je ma. A on zaginął. Ty i Matt zbyt ciężko pracowaliście, żeby teraz się poddać. Co to, Frank? Masz jakiś pomysł? Mówisz, żeby Matt tu poczekał, a ty będziesz kontynuował dochodzenie? Myślę, że to najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić. Jedźmy i znajdźmy Toma! Cześć Ben, cześć Harvey. Widzieliście Toma, jak wyjeżdżał z miasta? Ach, widzę. Byliście od rana w mieście i dopiero teraz wróciliście. Ty widziałeś Toma dzisiejszego ranka? Widziałeś, jak jechał do nowej szkoły? To dziwne. Tom przecież nie potrzebuje lekcji jazdy. Frank, myślę, że powinniśmy tam pojechać i zbadać sprawę. To wszystko tłumaczy. Tom zabierał swojego synka na pierwszy dzień szkoły. Ale ulga. Tom, nie wiedzieliśmy, co z tobą się dzieje. Całe szczęście, udało się nam rozwiązać tą zagadkę. Teraz, skoro wracasz do miasta samochodu, musimy ci powiedzieć o paru zadaniach. Jeremy i Matt złapali gumę i potrzebują nowej opony. To będzie bardzo dużo pracy. Do zobaczenia następnym razem!